Patrzcie, co znalazłem. Ale nie, no połączenie świetne. Witajcie dorośli, zestaw 3+. No ktoś to tak ustawił, to nie my od razu mówię. Udało mi się kupić dość spory zestaw Lego, który składa się z ponad 1400 elementów. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Mamy już Black Friday, czarny piątek, czyli dzień pełen promocji. Jest po północy, więc ja już powoli idę spać, no bo trzeba mieć w końcu siłę, żeby chodzić po tych wszystkich sklepach w poszukiwaniu klocków Lego. Widzimy się za chwilę. Godzina 16, piątek. No i zaczynamy od Carrefoura. Nowe czyżyny. Tutaj mamy właśnie Carrefour, ale najpierw idziemy jeszcze spotkać się z jedną osobą, która nam będzie towarzyszyła podczas tego odcinka. Szukam tej osoby. Mieliśmy się spotkać przed środkowym wejściem i coś nie widzę tego gościa. Proszę, to nasz dzisiejszy gość. Pojawi się? Kto by się spodziewał? To ja. No Boże, kto by pomyślał, że to będę ja dzisiaj? No Łukasz z kanału Składam Klocki i dzisiaj będziemy odwiedzać sklepy w poszukiwaniu promocji na klocki Lego. Myślisz, że coś znajdziemy? Czyli tak, idziemy. Łukasz, czy są twoim zdaniem jakieś fajne promocje? A nie, jedna jest spoko. To akurat spoko jest jedna, bo to mnie zdziwiło. To jest twoim zdaniem dobra cena? Cztery dychy. Cztery dychy. Co można chcieć innego? Cenie spoko jest. I chyba tyle, co widziałem. A myjnia nie? Ile myjnia? Nie, w życiu 80 zł, czekaj. No ale przecież tu jest różnica 6 zł od katalogowej. Ale i tak jest chyba taniej niż normalnie. Patrzcie, co znalazłem. Wyhaczyłem, słuchajcie, nie katalog, tylko kalendarz za 99 zł, 99 groszy. Słuchajcie, zastanawiam się, czy nie zabrać tego ze Star Wars, bo w internecie kosztuje 117 zł z tego, co sprawdzałem ostatnio. Sprawdź, ale mówię ci, tyle kosztuje, a tutaj jest za 99 zł i 99 groszy. Promoklocki nie jest. Promoklocki. Więc to byłoby świetne otwarcie tego odcinka. A tutaj w ogóle, o, szpony z Wolverina. A, nie mogę się skupić na tego. Przepraszam, a to nie jest ekskluzyw? Nie, wiem, 113 znajdę w necie. 113. Więc jak chcesz, to cena jest spoko. Stówkę to można jeszcze dać za to. Ja biorę chyba. Pomijając to, że to mam. No ja właśnie nie mam Omegi, to chyba sobie wezmę. Czy jeszcze coś jest? A no tutaj mamy jakieś zestawy, no to nie jest okazja, umówmy się. Nie, to się będę tak nie dorwać, ale jest to okazja. No by było na Allegro za 70 chyba. Nie ma. Szczerze powiedziawszy, w ogóle nie ma okazji, jak ma być 400. No kalendarz! Mówię ci, to, że nie lubisz kalendarzy, albo świąt w ogóle. No, ja jestem jak Grinch, który tak, no chciałem właśnie to powiedzieć. Tutaj listy. No to nie wiem, co to za cena, 419 zł, też średnio, ale jak w sklepie, to może dobra nawet. Szczerze, to nie ma nic dobrej ceny, poważnie. Nie bądźmy, Łukasz, takimi pesymistami, a tu jest chyba ta oferta... Ja jestem realistą, nie pesymistą. Tu jest w ogóle coś takiego, tylko że to nie jest podłączone, więc wam nie możemy tego pokazać, jak to działa. No. Tak, pokazał, jak to działa. Dobra, z innych serii coś jest? Tak, jest inna seria. Chodź. A ja właśnie nad tym nerfem się zastanawiam, tylko że tutaj 140. Przyświecę ci, będę dobrym kolegą, ci przyświecę, nie martw się. Będzie mnie przynajmniej lepiej widać. Tak, słuchajcie, wyszliśmy właśnie z Carrefoura, to w ogóle jakieś zamieszanie było z tym. Wyłączę na mnie tą kamerę, a nie wyłączę. O, lepiej. Słuchajcie, było takie zamieszanie z tym kalendarzem, bo nabiło nam najpierw informację, że 170 zł, później było 99. Ostatecznie udało się nam ten kalendarz kupić za 99 zł. To by się udało, bo ja sobie kalendarzy nie kupuję adwentowe. No dobra, no to mi. 99 zł, 99 groszy. Teraz jedziemy do M1 i przede wszystkim Auchan. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Jak znalazł, idziemy. Tak. Jesteśmy, słuchajcie, pod M1. Pójdziemy do Auchan. Chyba też jest Empik, tak? TK Maxx też jest, Rossmann, no kilka sklepów odwiedzimy, no i będzie jeszcze trzeba coś zjeść. No i to nie koniec naszej podróży, bo po M1 jedziemy dalej, ale jeszcze wam nie powiemy gdzie, no bo musi być jakaś tutaj niespodzianka. Nie wiadomo. No nie wiadomo, dobra, idziemy, Łukasz. Jesteśmy w Media Markt. Łukasz, czy jest coś? Nie ma nic. I chodźcie dalej. Ale czekaj, czy są jakieś promocje? Nie, co ja mówię? Nie ma. Dobra, idziemy. Jesteśmy w Half Price, ale tutaj chyba nie ma klocków Lego. W zeszłym roku... Znalazłem coś bardzo fajnego. Świnka Pepo. No nie ma Lego. Ile tego jest? 1000 elementów. Za 89. No Lego, czy jak ale się postarasz, też znajdziesz. Jedyne co z Lego tutaj znaleźliśmy, to saszetkę video, ale Łukasz mówi, że tu jest raczej pusto, choć w środku słychać klocki. Coś sprawdzę, już pewnie porwane było.
No bo tutaj jest już jakby ktoś sobie otworzył. Albo... Ale tak to nie ma nic oprócz tej saszetki jednej. Jesteśmy, słuchajcie. No lepszego połączenia nie widzę. Ale nie no, połączenie świetne. Witajcie dorośli, zestaw 3+. No ktoś to tak ustawił, to nie my od razu mówię. Cały regał jest tak jakby z tym Duplo i to Lego Adults Welcome. Ale spore te zestawy z Duplo. Ja nawet nie wiedziałem, że to takie duże. Nie wiedziałeś, że to jest tak dużo ogólnie. To ostatnio była fajna cena na Allegro, 300 zł. Wiem, ale to i tak nie kupię skierdziem polewam. Dobra, idziemy. Okej. Okay. Tutaj jest przebrane, a szczerze mówiąc nie widzę żadnych przecen, więc jestem zdziwiony, no chyba, że tylko tyle było zestawów. Ale patrz jak poprzebierane, co nie? Żadnych ale promocji. To się nie opłaca, bo na Amazonie dzisiaj było 300. Znaczy, to tak samo na Amazonie niemieckim. Tak, ale na zagranicznych, ale co z tego jestem tak w szoku, że ten zestaw tu sprowadzili. No więc tak to słuchajcie wygląda. Tu ktoś w ogóle, ostatnia sztuka tego zestawu wygląda. Zaciszny ogród. Te dwa ze Star Wars zostały. A nie, ich jest więcej, okej. Okay. Tutaj mamy Friendsy. Friendsy lubisz, zbierasz? No fajne są. Co my tu dalej mamy? Łukaszu, czy... O, Sonika, lubisz Sonika? Nie lubisz Sonika, dobra. Dziękujemy za opinię. Mamy ten zestaw, on ostatnio wypadł. Tylko, że no tutaj... Bo on kosztuje 130 katalogowo, co nie? Chyba 9 albo 119. No, a tu jest za 142,99. Ale ogólnie przy marketach zawsze jest drożej. No tak, no, ale mogło być chociaż za katalog. 60... Nie opłaca się, bo to było kiedyś za 46, ta karoca. Mam na myśli. Karoca, nie znam się na Harry Potterze. No i to jest ostatni już z klockami regał. Ale nie ma szału. No to o, Łukasz się nad tym zastanawia. To akurat Łukasz się nad tym zastanawia. Podjąłeś decyzję? Nie. Nie podjął decyzji jeszcze. Może kiedyś podejmie. Idziemy chyba. Jak oceniasz wizytę w M1? Wiesz co, teraz nie dużo ludzi było. A promocje na Lego? Gdzie te promocje? Nie ma. Nikt nie widział. Dobra, teraz jedziemy do... No zapomniał, już starszy pan, to wybaczcie mu. Lego Store'u we Wrocławiu. Nie, no jesteśmy w Krakowie, do Galerii Krakowskiej. A, dobra. Okej, no tam też jest kilka sklepów, tu niestety nic nie kupiliśmy. Tam też nic nie kupimy, nie martwcie się. Ej, z Carrefourem też, ja myślałem, że dzisiaj z niczym nie wyjdę, a mam już kalendarz. Jest. Pora, słuchajcie, na kolacyjkę, mamy po drwalu frytki zakręcone. Drwal z żurawiną, ten próbuje pierwszy raz. Nie wiem, co swoim życiem robię, ale dobra. No, zjemy i idziemy do Galerii Krakowskiej. Nie wiem, czemu to zrobiłem nawet, ale to... Idziemy do Galerii Krakowskiej. Jesteśmy w drugim Mediamarkcie w Galerii Krakowskiej. No jest trochę więcej zestawów niż w tym z M1, ale generalnie jest tego mało. No Łukasz na raz, co to jest? Aha. Statek. Fajnie rezerw, to jest jeszcze inne. To tu jest ten, Sokół Millennium. Nie ma, słuchajcie, żadnych. No tu jest, jedyne co znalazłem, to jest outlet taki. Za 27,99 Lego Duplo. Ale tak to tyle. No to. Pora na Rossmann. No jeśli chodzi o klocki, to tylko to, no. Jest kilka zestawów, ale nie ma żadnych przecen. Tu są ceny katalogowe. Pokaż, jak oceniasz stan. Nie ma, to co za promocję to chciałem mieć. To są ceny katalogowe. Idziemy. Carrefour, Galeria Krakowska i tutaj już na przykład nie ma tej promocji z kalendarzami, chyba. Nie, ale fingers. No. Nie, dzięki. Nie ma tutaj, słuchajcie, już chyba tej promocji z kalendarzami, przynajmniej ja nie widzę. No ceny, no niektóre zestawy są przecenione, ale to nie są jakieś super ceny. Tu jest, słuchajcie, taka oferta, no. Ale to jest w każdym Carrefourze, z tego co się orientuję, no. A nie ma tutaj niestety tych kalendarzy, no. Kupisz mi? Chcesz? I stawiasz. Dobra, co są? No te pieski są, urocze psiaki za 109 zł. Piękne. Papuga się znalazła, ale i tak chyba coś bardziej w necie wziąć. Tak. No i to słuchajcie, tyle. No tu są jakieś zestawy po 30 zł wrzucone, no ale to... Też szału nie ma. Dobra, idziemy. Jesteśmy w Mempiku, Łukaszu, czy jest coś? A nie, z fanem tego, po prostu. No, masz nie. Jeden zestaw. Tam mam, chyba. No dostałem. Pozdrawiam pewną osobę. Tutaj jest za ile? 50 w zasadzie prawie, bo 49,99. Dobra. To na wyprzedaży się nie liczy. Tak. Tu w zasadzie wyprzedaż obejmuje niewiele zestawów. Właśnie nawet nie wiem, co obejmuje ta wyprzedaż. No tu masz, super cena. No i to w zasadzie tyle. No nie wiem, czy coś jeszcze jest wartego uwagi. Jeden zestaw chcę sobie kupić w ogóle. To warto. No. To warto. Kupiłeś czy nie? Nie. Ale właśnie planuję, żeby mieć... Już dobrze, że ja kupuję mało zestawów. Żeby mieć w końcu, no teraz tak, ale kiedyś było więcej. Żeby mieć w końcu ten. Dorosłem. No chyba tak, żeby mieć w końcu zestaw z Jurassic World.
Dobra, idziemy dalej. Wiem, że chcieliście Mikołaja zobaczyć. Mikołaj jeszcze nie jest tak stary, nie ma długiej brody, zgolił. Jest tak łysy. Jest łysy, sorry, ale tu macie prawdziwego Mikołaja. Tak, tu mamy Mikołaja. Tak wygląda Mikołaj. Idziemy do Smyka, zobaczymy, czy są jakieś przeceny. Tu jest wybrane zabawki do minus 60, Black Friday. Przy zakupie za minimum 99. A nie, za 99. Czarny mistrz Miki za 9,99. Idę po Mikiego. Dobra, Smikiego! Jesteśmy w Smyku i w sumie trochę jest promocji, tam na froncie bardziej. O, tutaj patrz, chyba Mario jest przeceniony. Nie opyla się. 201. Ale to on jest przeceniony, tak? A, 200. 201. O, bomba. Tylko, że to coś nie z tego, nie klocki. Mają tą promocję na tego Miśka. Na tego Miśka? Tak. Nie opyla się. Za 250. No. Dobra. Tutaj, słuchajcie, ściana promocji przecenionych zestawów. Ujsz. Tak, Wish. I jeszcze, przepraszam cię, Łukasz. I tutaj jeszcze są. A to za 109, nie, za 110 nie opłacę chyba. Nie, i cię nie opłacę naprawdę. No, ale są jakieś promocje, przynajmniej są jakieś promocje. Dobra, idziemy, słuchajcie, dalej. Tutaj jest jeszcze zestaw za 55 zł 99 groszy. Chyba najlepsza promocja, szczerze mówiąc, na ten moment w tym sklepie. No, dobra, idziemy. Szukamy cukru kokosowego, bo kolega Łukasza podobno potrzebuje. Bo nie ma u siebie cukru kokosowego. I w Carrefourze ma być, tak? Ma być w Carrefourze, tylko właśnie nie ma go nigdzie, jest migdałowy. No co, no piękny kubek. Tak, Łukasz kupił sobie kawę i nowy kubek. Kubek był niebieski, ale zmienia kolor pod wpływem ciepła i jest różowy. Mańczy kolor, co wy chcecie. No. Dobra, jak podsumujesz dzisiejszy dzień? Szczerze, był ciekawy, poza jednym wydarzeniem, ale to przemilżmy to wydarzenie. Poza tym promocji, to ja nie wiem, gdzie te promocje. Co jedynie to buty chcę sobie kupić. No słaby Black Friday w tym roku. Tak, co jedynie to buty chcę sobie kupić, ale prześpię to jeszcze. Dobra, dzięki Łukasz wielkie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Idę pa, pa. Dobra, słuchajcie, wróciłem i teraz zaprezentuję wam rzeczy, które udało mi się zakupić z okazji Black Friday, czy też Black Week. No i jeśli chodzi właśnie o te moje zakupy, to ostatnio udało mi się kupić dość spory zestaw Lego, który składa się z ponad 1400 elementów. Teraz nie będziemy otwierać tego pudełka, otworzymy sobie w niedalekiej przyszłości i wtedy zaprezentuję wam, jaki zestaw udało mi się zakupić, ale właśnie była fantastyczna przecena z okazji Black Week na ten zestaw, więc postanowiłem, że go zakupię. Od razu podpowiem, że jest w klimatach świątecznych, więc może ktoś z was zgadnie. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jaki zestaw Lego może znajdować się w tym pudełku. Przypomnę, że zestaw ten składa się z ponad 1400 elementów. A tutaj macie figurkę, żeby właśnie dla porównania zobaczyć, jak to pudełko w stosunku do minifigurki jest wielkie. Tak naprawdę jedyny zestaw, jaki kupiłem podczas tego Black Friday, to właśnie kalendarz adwentowy z serii Lego Star Wars. Zapłaciłem za niego 99 zł i 99 groszy. Zestaw ten składa się z 320 elementów. Swoją premierę miał oczywiście w tym roku, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 174 zł i 99 groszy. Cieszę się, że w końcu udało mi się zakupić ten zestaw, no bo już od dłuższego czasu na niego polowałem. Myślałem, że pewnie ostatecznie będę musiał zamówić ten zestaw przez internet i zapłacić pewnie jeszcze trochę więcej za ten zestaw. A tutaj niespodzianka, udało mi się zakupić ten zestaw w Carrefourze za właśnie 99 zł i 99 groszy. I to raczej jest jedyny kalendarz adwentowy z Lego, jaki w tym roku najprawdopodobniej będę otwierał. No chyba, że trafi się jakaś super promocja na kalendarz adwentowy z Lego City, to wtedy pewnie bym go zakupił, ale w tym roku planowałem zakupić tylko jeden kalendarz właśnie ze serii Lego Star Wars. W sumie od roku 2021 regularnie właśnie kupuję kalendarze z Lego Star Wars, bo no moim zdaniem są to w sumie najlepsze kalendarze, choć z innych serii Lego też są naprawdę fajne kalendarze adwentowe. Podsumowując, moim zdaniem tegoroczny Black Friday był bardzo, ale to bardzo słaby. W zeszłym roku wyglądało to o wiele lepiej, no głównie z perspektywy sklepów internetowych, bo kupiłem kilka zestawów, a jeden z tych zestawów kupiłem chyba nawet minus 70% czy coś takiego. W tym roku no udało mi się Black Friday kupić tylko jeden zestaw, ale plus jest taki, że udało mi się ten zestaw kupić stacjonarnie w sklepie. W zeszłym roku na przykład nie kupiłem ani jednego zestawu stacjonarnie w sklepie, tylko wszystkie zestawy zamówiłem przez internet.
No, co prawda, tak jak już wcześniej wspomniałem, były ogromne przeceny, a w tym roku, jeśli chodzi właśnie o jakieś przeceny w Black Friday na zestawy, to szczerze mówiąc nie widziałem nic interesującego. No bo ten zestaw, który wam wcześniej pokazywałem, że kupiłem kilka dni temu, no to właśnie zamówiłem go w środę, czyli no w środa to nie jest Black Friday, więc jakby tego nie zaliczam jako czarny piątek, więc no słaby, to był naprawdę słaby Black Friday. Choć cieszę się, że udało się kupić ten kalendarz adwentowy, bo już nie muszę go zamawiać w internecie, tylko udało się go właśnie kupić w sklepie stacjonarnym na miejscu. Nie musiałem go właśnie nigdzie zamawiać, więc to jest jedyny plus. Choć w sumie plusów jest więcej, bo fajnie spędziliśmy czas z Łukaszem, a tak przynajmniej mi się wydaje. Trochę ponagrywaliśmy, pogadaliśmy, też zjedliśmy sobie właśnie burgera z Drwala w McDonaldzie, więc trochę się działo. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy może wam udało się kupić jakiś zestaw Lego właśnie na Black Friday, w czarny piątek. No i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą kalendarz adwentowy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!